Słuchajcie, jadę dzisiaj do Krzyśka, który ma złom przy domu, jakieś fanty motocyklowe wynalazł. Coś tam jadę obczaić, ponagrywać, co u niego słychać. I przepalę od razu Ruska. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Sobie pojeździmy, popatrzymy po złomie i powlogujemy coś tu z motostodoły. Dobra, biorę mój kask i lecimy. Teraz go odpalamy. Paliwo przelewamy. Leci coś. Drugi przelewamy. Leci czy nie leci? Leci, dobra. Pyk. Dojechałem, proszę państwa. Dojechałem. I czy jest Krzychu? Czy jest Krzychu? Coś tutaj. O! Chciałem jakiś stół warsztatowy, coś chyba tu mi przygotował. Czy ktoś tam jest? Zamknąć trzeba kranik. Tu zrobiłem takie tymczasowe mocowanie, no ale coś czuję, że to mocowanie będzie na dłużej. Krzychu ma tu fajną przyczepkę. Miał dwie, ale widzę, że jedna chyba poszła. No, ja jestem. Cześć, cześć. Zamknięto. No, przyjechałem takim ruskim. No. Ruskim bokserem. Coś mi światła padły, więc mam niedużo czasu, żeby tu pobuszować w tych swoich skarbach. Oryginalne ma gościu te. Co? Opony, nie? Aha, o. Do tego. I nawet ma oryginalne, wyobraź sobie, nówki, niemieckie opony. No. Do jak jest, i felgi ma, będzie zakładał. Ale do czego to ci nie powiem dokładnie, do czego one są, wiesz, bo nie pamiętam po prostu. No, no, no. Masz tu tych skarbów zbierali. I co, coś wynalazłeś fajnego ostatnio do motorów?
Do motorów to nie. A, wiesz co, do motorów? Nie, do... mam tego kolegę, który jest na recyklingu. Mhm. Zaraz ci kurde pokażę. Tylko wadełka. Mhm. To z jakiejś szyny chyba, nie? Tak, ale wyobraź sobie, że to... Bo to nie wiem, jakie jest pochodzenie, mhm, ale to jeszcze miało etykietkę z Poznania, mhm, jakaś spółdzielnia rzemieślnicza. To jest oryginalnie fabrycznie zrobione. No, zobacz, no, widzisz, jak wyfrezowane jest. No, ten. I była normalnie etykietka, kurde, ale to 20 razy przekładałem z kąta w kąt. Masz wespę? I, no, dwie nawet. Dwie wespy, no. Dwie. Widziałeś to dziwadło? Nie. Jakieś poidełko? To jest do kominka. Aha, na zestaw taki, tak, kominkowy. Tak, nie? Tak, no. Faktycznie. Ja miałem imadę, miałem tu wyciągniętych, kurde, w sobotę, ale tak później mówię, jeszcze w niedzielę przytrzymałem, mówię, kurde, ten, ale mówię, no, ale ja widzę, że jechałem też tam, bo już... No, szkoda gadać, nie dałem rady. Jest za dużo tematów do zrobienia, a... Za mało czasu. Nie wiem, no ciekawe rzeczy powyciągane. Uh-huh. To wszystko muszę ewakuować do połowy warsztatu. Aha. A do połowy aż tego, tak? Tak. Czy co? No. To będziesz musiał zburzyć, czy? Tak, będę musiał zburzyć. O, masakra. No masz tutaj tych skarbów. No, tutaj do siekierek. To nie zawsze jest za ten, nie? To taki trochę mniejszy sprzedałem do Anglii, poszedł, kurde, nie? Aha. Ale niezłe. I takie rzeczy ludzie, wiesz, wytel? No. A jaką siekierkę miałem, kurde, ale też do Anglii poszła, wiesz? Ale to mój kolega taki wziął. To są też przedwojenne klucze nastawne. Mhm. To jest styl mauserowski, nie? Mhm. Od Mausera też mam parę tych, kurde, kluczy. Jeszcze nie zostało. A to? To jest szlankownik do rozwidlania pił, przedwojenny niemiecki. Ale masa. Wiesz, jak masz te piłki do drewna, no, nie? To... No. I to rozwidla, kurde, wiesz, na ten... O, super. Bajer, kurde, taki. A to? To jest dziwadło takie, też powiem ci do końca, nie wiem, czy to nie jest do rozszerzania rur, wiesz? Takie... Chyba nawet sygnowane, kurde, też, kurde. Nieźle masz. I ty to gdzieś wystawiasz? Gdzieś to sprzedajesz? Czy? Sprzedaję, powiem ci. Patrz, to jest... Ale młotek stary. No ja teraz sprzedałem trochę młotków, kurde, wiesz, ten. Ty, ale to młotków to masz po prostu? Ty, a to tłuczek do mięsa? Zobacz, jaki przedwojenny jeszcze, zobacz, jaki jest katar, kurde, do tego. Patrz, aha, i na chodzie, kurde. Sygnowany, kurde. Aha. O. I to jakby ktoś chciał z widzów, to jest saperka, to, jakby to jest... ktoś chciał z widzów, to co, numer do ciebie mogę podać? No pewnie. Żeby ten... To jest kotwica, powiem. To jest kotwica saperska, nie? Z II wojny, nasza polska, mhm, rozkładana do zestawu. O, do zasięg, nie? Tak? Tak. No i dlatego, aha, ona jest, no tak, składana, bo... Dwie na giełdzie sprzedałem, nie? Składana, bo była w tym. Aha. Wiesz, o, skręcasz i ona ci się nie otworzy, nie? Do ciebie, o. No faktycznie. Chyba je, nie? Takie. Ale to? To jest zestaw saperski polski też. Mam dwa rodzaje, większy i mniejszy. Dwa mi tylko zostały, bo już ten sprzedałem, kurde. Gdzieś nie mogę znaleźć kominerek Bresla, bo to wszystko to jest sygnowane, nie? Mhm. To są takie... Ty, a klucze do świec jakieś masz? Jak szukałem ostatnio klucze do świec takie. Mam klucze do świec, proszę ciebie. Coś spróbuję znaleźć. Tak, dla ciebie. O, i te zamki właśnie, nie? Mówili, że te zamki. Zamki masz. To mam odłożone tam dla ciebie, mhm, wiesz? Tu sobie możesz filmować też spokojnie. Ci mniej więcej powiem, co jest grane. Tutaj masz niezłą wystawkę tego. Nie jest nie. No. Zobacz, jaki do soków tutti frutti przedwojenny niemiecki kubek, nie? Zobacz. No. Na ten. To jest ciekawostka.
Co to jest? Maszynka do obierania jabłek. No, obieraczka do jabłek to jest. Aha. Dla ciebie. Też widzisz, o. No. Derdenie. To jest ciekawa rzecz też. Uratowała się, powiem ci, z czasów wojny. Dlatego, że... Patrz, to jest przedwojenna maszynka do makaronu. Mhm. Ale uratowała się, bo jest mosiąc, wiesz? Że nie poszła na naboje, nie? Na pociski, kurde, nie? Skorką jest ze wszystkim, kurde, nie? Na ten. Hmm. Taki widzisz, kurde, ten. Jakieś młynki takie do kawy. Ale tam. Masz tu tego w skrzynkach. No. To są same klucze. To chyba, są same klucze. To są klucze. Zobacz. Jolinowe. Czołgowy klucz. Oryginalny. Mhm. Jak siebie. Patrz, 70, nie? No. To są same takie przedwojenne klucze, kurde, nie? Do ciebie. Kiedyś trzeba by się spotkać, byś porozkładał te klucze. Tak, bo widzisz, to dobrze by było, bo ja to będę wszystko ewakuował. Sobie, no. Wiesz? Bo to widzisz, ja mam tak blisko do ciebie, to przecież rzut beretem. Nie, ja wiem, a to też... Ale widzisz, to nie ma też... czasu, gdzie... O, czekaj, tu jakieś zamki takie stare jak do tego. Zobacz. Tu mam gościa, który... Oj, nabrał już tu ode mnie i kluczy, i jakieś dynama, i te światełka tylnie, wiesz, takie do tego, do rowerów, mm-hmm. Kurde. Tak, bo jak ktoś się, wiesz, w czymś zna, to też wie, ile kosztuje. No, takiego mam fajnego klienta, kurde. Ale tu dynamo. Gdzieś może mieć też. Aha, widzisz, tu mam taki, o, tu masz taki klucz składany. Mhm. Widzisz, no ten. No, tylko ten jest długi, widzisz, no. Mhm. To może oryginalny Komorowski, nie? No, no, to tak jest. No ten, ten widzisz, o taki jeszcze taki jest. Ostatnio kupiłem za dychę na tym. No, jak chcesz, to sobie weź jeden. Bo tu, wiesz, mam tu gdzieś... O. O, to patrz, uczciwa cena. Dobrze. Gratis to uczciwa cena. Słuchaj. A fajnie, bo są różne te. Ile nabrał ode mnie tych kluczy, to są sygnowane. Takiego... No. Te, wiesz, o, mhm. Te klucze, pedały jakieś pobrał ode mnie, kurde. Tu zobacz, też takie fajne są, takie fajne klucze, takie widzisz. Ten jest zajebisty. Też chyba sygnowany, kurde, jest, nie? Chcesz to sobie weź, kurde, to, wiesz, ja tam nie zbiednieję, ty się nie zbogacisz, jak to mówią. O, to lubię, no ten mi się podoba. Super z taką, bo to musi być jakiegoś starego motocykla. Może nie być, wiem, co bo to jak za... one są właśnie te, bite, to... Patrz, tu ty? Są, mam takie, ty, ale to? Zobacz, to są Mausera. Aha. Ich miałem trochę, posprzedawałem. Mhm. I tu jeszcze mam taką miniaturę, kurde, mauserowską też, kurde, taki aha. Mały. No to wiem, że ten, tam trochę osób zbiera takie klucze. Słuchaj, no to masz kluczy, to już taka tutaj... reszka mi a teraz staje. Właśnie, wiesz, ktoś dobra. Prosił, bo nagrałem dobra, zestaw... Takie sygnowane, to są wszystko przedwojenne klucze, kurde, następne, nie? No. Wiesz, po 150, po 200 zł sprzedaję. Był taki fajny zestaw kluczy do WS-ki za 3,5 stówy ostatnio. No. W tym i ktoś właśnie pisał, żebym mu kupił. Tylko, że to trzeba wiedzieć, które to wydechu chyba, czy no. Powiem ci tak, może być. Powiem ci, że... pójdziemy tam do tego, po zamek. O, Sach, ten Zaks motor. Zaksa, no. No to mówię, ty gość nabrał trochę tych kluczy ode mnie. Dobrą cenę mu zrobiłem i ten. I trochę się tu zaopatrzył u mnie, powiem ci szczerze, kurde. No co, to wiesz, to są takie rarytasy. Zobacz, to są ciekawe. To nie będzie... Te. Zobacz. Aha. To są młotko siekierki. To są Wehrmachtu. Na jedną miałem sprzedałem za 300 zł, ale igiełkę. Normalnie gapa była na tym, kurde, nie? To są wehrmachtowskie, kurde, siekierki. No, piękne. No, piękne rzeczy tutaj masz. To są takie, to są, patrz, to prawdopodobnie są austriackie, te. Są saperskie, wiesz, one były tu ząbkowane jeszcze, ja ich mam kilka sztuk, na niektórych jeszcze są ząbki, zostały. Chciałem ci tylko pokazać, rzecz, kurde.
Tego Zaksa bym ci jeszcze zapożyczył. O, tu możesz lampy porobić takie. No, no to ja podam w tym, jak ktoś będzie miał ochotę, coś mu się spodoba, bo tu ja mam właśnie dużo fajnych ludzi na kanale, dużo widzów, którzy też lubią takie tematy, jak my. No, tam ktoś dzwoni, wiesz, czasami. Ale jeszcze te stare odcinki widziałem, że się czasami, nie? Łatka jaka była. O, super. Piękne. Czyli kiedy żeśmy to nagrywali? 2 lata temu chyba, nie? No, gdzieś będzie ze 2 lata temu. Patrz, jaka klamka, kurde, od drzwi pałacowych, kurde. No, zobacz. Piękny temat. No. Szkoda tylko, że jedna, kurde, nie? No ale o, albo tu zobacz. Taki motyw do powieszenia na ścianę, kurde. Aha. Widzisz, patrz. Ale że takie rzeczy ludzie na złom oddają, to jest po prostu chore. Chora, chora sprawa, no. The boss. Ale tutaj miałeś tyle fantów, no, nie? No. No musiałem to wszystko wziąć. Słuchaj, no musiałem dużo rzeczy na złom wynieść, nie? To nie wiem, to jest prawdopodobnie od jakiegoś motora. Wiesz? Mhm. Bo to jest, widzisz, o, tu jest może na klucz. Tak na karbit, coś takiego. Coś tak jakby, no, na ten. Takie dziwadło. Czasami... No. Niektóre rzeczy nie chcę czyścić, bo może być ten. Może tak, być ta natura. No. Gdzieś miałem, ale gdzie ja to dałem? Chciałem ci pokazać taką ciekawostkę. I teraz nie wiem, gdzie ja to... Gdzie to dałem? Miałem ostatnią w ręce. Chowam klucze, żebyś się nie rozmyślił. Jak coś raz daje, to już nie bieram. Nie, no, że ty. Nie, nie wiem, gdzie dałem. Ale fajne. Fajne mam te, tylko że już trochę tego zajechane. Piłki wehrmachtowskie rozkładane. Tak? W kłębek i ten. Normalnie je rozkładać i jak taka wieża, jak twoja moja, nie? Aha, no, no, no. Na palce. I normalnie mogłeś drzewo ciąć, kurde. O. Wiesz, ja tu też wiele rzeczy się dowiaduję, wiesz. Nie jestem jakby tam cudotwórcą. Tu mam, zobacz, tu mam lewarki takie przez motorowe. Czasami ktoś, zobacz, wiesz, coś się sprzedaje i ktoś po ten. Ktoś wiecie, podpowie, nie, co to jest. Tak, tak, no. Dokładnie, fajne. Dokładnie jak mówisz. Gdzieś tu miałem na wierzchu, ale nie zobaczy, wiem, gdzie to. Chodź, te zamki mi pokażesz, bo to mnie ciekawi, bo bym wiesz, szukam takiego zamku. To, co zamku mi wysłałeś właśnie... zdjęcie, to mam oryginalny, a drugiego nie mogę znaleźć, bo drugi, jak będę kopał, to ci jeszcze drugi sprezentuję, bo przy drugim mam 3 klucze. O. Przy tym mam 1, nie? Aha. Ale klucze to nie ma problemu, bo ja ci mogę dać na miarę na bardzo dobrego mojego przyjaciela klucznika. To jest chyba jeden z nielicznych ludzi, którzy mają koncesję do dorabiania kluczy do sejfów, do aha, więzień. O. Bo i takie dorabia, nie? O, widzisz, o. Ile tych końcówek do konewek. Proszę? Ile końcówek masz do konewek tam? No. To mi ja to teraz. A, tu wrzuciłeś teraz. Czekaj, to tu ścianę wywaliłeś chyba, tak, nie? Tak, bo tu była ściana. O, no. Zobacz, no tu wizor. Aha. No. Ale brak jest. Trzeba szukać gdzieś te oryginalny akumulatorek na tego, wiesz. Ale to wiesz, to myślę, że jak się ten. I... Chciałem powiedzieć, że będzie cieplej, to będę przyjeżdżał. No. Ale no szkoda, że ty dopiero po 15, nie? Po 15, bo ja zazwyczaj do 15 mam czas. Ale tutaj jest skarbów. Jacie. O, czekaj, i takie coś też właśnie chciałem, nie? O, no to dla ciebie przygotowałem to, nie? Zobacz, to masz taki zamek, jak ty mi na ten, jak ty mi pokazałeś tak, tam tak, na tak, ten, tak, nie? No. On jest cały z okuciami, ten, do tego też były 3 klucze, aha, wiesz? Tylko potrzebuję prawych, kurde. A to jest lewy. Dlaczego lewy? Nie, no bo jak jest na, bo to musi być, skrzynka musi być w środku. No, i to jest do środka. No wiem, ale ja mam na drzwi tak do środka, wiesz? Musiałbym to też tak zamontować. One są lewe i prawe. Jak? No ty zamek, ty to musisz mieć w środku. To muszę mieć w środku, tak. Jak mam drzwi otwierane tak... No to popatrz, jak dajesz... Jak daję w tą, no to bo tego... jak masz zawiasy po prawej, to patrz. Mam zawiasy, zobacz, po prawej, no. No to jest prawy. No ale to no, wtedy bo... będzie na zewnątrz. Bo to mam po prawej, teraz tak. Aha, bo ty masz po prawe, tak, ale otwierane na zewnątrz. Tak, tak. Musiałbyś tak, po tak, prostu tak, mieć... Tak. Musiałby... Też prawy, tylko po prostu otwierane do wewnątrz. No właśnie, no.
Bo to jest wewnętrzne. Tylko to jest do bramy. Tak. Ale ty otwierasz na zewnątrz. O, ale bo są właśnie dwa. One by tu pasowały, bo te drzwi się otwierały w tą stronę. Tak. W środku były, tak, nie? Tak, dokładnie. Ale to bo tam na zewnątrz jest dziurka i tylko wiesz, klamka. Nie ma tragedii, bo zobaczę. Może jeszcze ten drugi będzie. Na spokojnie zobaczę ten, nie? Mi się też z tym nie śpieszy. Bo jakby ci się, wiesz, jakby się uparł na taki, nie? No bo ten jest fajny, bo to jest oryginał, kurde, nie? Puszkowy tak zwany. To powiem ci, że tego. Tam fajny na zewnątrz właśnie też miałeś taki puszkowy. No, i tu masz ten, jak się nazywa. Tu nie mam do tego, gdzieś jest, wiesz ta, te oczko, widzisz? No. Wiecie, chyba, że sobie coś dorobisz. O, czekaj, a ten jest na prawo. Czekaj, ja sobie zrobię zdjęcie i... Ale to jest bez różnicy, czy na prawo, czy na lewo. Bo on się wysuwa i w jedną, i w drugą stronę. A to dokręcasz sobie. No tak, to patrz, a to dajesz, bo tu masz, nie? Aha. A to dajesz albo na tą stronę, albo na tą. Nie? Okay. No widzisz, on jest centralnie wysterowany, nie? No to czy on będzie tu, czy tu, to jest bez różnicy. I ile chcesz za takie coś? Masz do 1000. O, dzięki ci. Takie lubię ten. Muszę tu częściej do ciebie zajeżdżać. Czekaj, to będzie, no jakoś tak. Ile tu jest pierwszy? Tych z PRL-u, i rosyjskie, i polskie. I przed... Aj! Spadł ten akurat sobie. Akurat ja ten co mam być. To co, bierzesz go? Wezmę go, no. A tamten zobacz, to ci będzie... zobaczę, wiesz, bo... Tu mam jeszcze 3 skrzynki mam zamków, wiesz? Aha. Nie chcę tego, bo to nie jest 5 minut, żeby to wyciągnąć. No, to na spokojnie. No, patrz, ale zobacz. Skrzynek ile masz? Zobacz. Ja ci się... Patrz. To są wszystko przedwojenne, puszkowe te. Aha. Na ten. Z blokadami masz, o. Tu masz taki z kluczem, nie? Aha. Na ten. O, to blokadę możesz no. Wcisnąć. Na tego. No, kiedyś może ten, zobaczymy, nagramy jakiś, przyjdę i będę miał trochę czasu, czy w weekend, czy... Takie zamki też, kurde. Jest, zamków to mam od groma. No, to będę musiał cię tutaj... O, tych skrzyneczek, prawda? No, tu masz takie fajne... Tu mam rosyjską, mam w idealnym stanie. Ja sprzedałem trochę teraz skrzynek. Gościu był nawet tutaj Słowicza. Nabrał trochę gratów u mnie, właśnie, ale on tylko drewniane skrzynki znowu. Na ten. Tu mam, jeszcze gdzieś mam dwie takie niemieckie, chyba z 40 lat. Ale fajnie, że to teraz poukładałeś tak no tematycznie, teraz, no, nie? No tematycznie, to i tak jeszcze brakuje mi takiego jednego regału, kurde, wiesz, żebym tego, ale... Ale regał super, bo to z jakiegoś magazynu, czy nie? No to... One były pod namiotem tam. No. Myśmy je tu poprzynosili. Ja nie zdążyłem pod ten namiot przyjechać i... I widzisz, i to tak na razie to tak część dużo, no jest zrzuconych takich, wiesz, no jest poukładanych, kurde, nie? I powiedz mi, ty też wysyłasz, nie? Jak ktoś z wysyłką, tak, czy coś, problemu, ktoś coś zobaczy. No widzisz, teraz miałem gościa, bo no masę mam, nie? Ja mam za 20 parę tysięcy, mam w tej chwili mam jeden zestaw zrobiony, tych. Końcu jest. No, to są te, no, jak się nazywa, usztunki, nie? Wiesz, i tego. Bo ja miałem 3 zestawy, po 14 tysięcy miałem, wyobraź sobie. Złotych? 14? Tak. No co ty mówisz, to tyle ty kosztuje? Wiesz, ile ja tego miałem? Ja miałem tego 3 worki. A zostało mi może ze 3 skrzynki. No ale to są wszystko sygnowane, to weź teraz sobie policz średnio, 100-150 zł. No tak. No. A tu miałem ułańskie, miałem strzemiona, miałem na przykład, miałem ostrogi, Mazury. Ale to też kolega wziął. To są takie poszukiwane, kurde, nie? No. Na ten. Także... No jest, sporo. Jeszcze mi zostało, kurde, tych, nie? No masz tu skarbów na... No do końca życia to byś sprzedawał, podejrzewam. Żebyś wiedział, jeszcze że... zostanie kilka. Jeszcze, no, żeby to jeszcze chciał ktoś w tym handlować, to by było fajnie, kurde, nie? Na ten. O, tutaj te kłódki stare. No, powiem ci, że kłódek to... Masę mam. No, kłódki takie to są fajne, takie współczesne, perelowskie, nie, na ten, kurde. Mam takie, na, wiesz, na dziwne, na te zamki mam takie na dwa klucze, różnego rodzaju też, kurde, wiesz. No, kiciwadła najfajniejsze są. Dokładnie, kurde. Tu ci zaraz pokażę. Mniej więcej tak z grubsza.
takie zamki, kurde, rosyjskie. No musisz do mnie przyjechać, zobaczyłbyś te drzwi, to byś może wiedział, wiesz, o co chodzi. Tutaj te kluczkowe na takie... Pamiętasz te na wsi, co były takie skrzynki na ten, na takie kluczyki? To nie, na listy, co były na wsi, to na takie te, nie? No. Zameczek, patrz, jak ładnie chodzi, kurde. To wszystko przesmarowałeś, no. Chyba, nie? Mówię, tych zamków to jest... Mam. Różnego rodzaju. Jest tu też skrzynka. No tu widziałeś ten taki, gdzieś go miałeś, ten taki duży zamek, nie? Mhm. Gdzie myśmy tam, tam chyba widzieliśmy, tam, nie? Tam, no. No, może gdzieś właśnie, bo taki duży, to są duże wrota, wiesz, wysokie. Najlepiej jakby był właśnie taki duży. Patrz, jaki zamek. Z kluczem. O kurde, ten to jak do jakiegoś sejfu. No. Jeden sprzedałem na giełdzie za 300 zł, kurde, taki. Ciekawe od czego to, nie? Nie wiem, powiem ci, ale to jakiś taki porządny. Taki porządny, kurde, ten. I działa on normalnie? Działa, no, masz klucz oryginalny, kurde, do tego. Kurde. No i gdzieś jeszcze mam takie zamki, takie kolejowe. O, a tu masz te, jak to się nazywa, skórzane te fartuchy? Fartuchy mam i na ten. Czy mam dużo ich, tych fartuchów? Czy? Na ochraniacze na nogi mam takie i fartuchy. Do ciebie. To wszystko to są perelowskie. No, nie? Fajnie, bo skóra. Zobacz. Do, no, wiesz, do obszywania jakichś siedzeń, czy... Zobacz. No, frezy do drewna. Kurde. Tu w tym popakowane też, kurde. Teraz dosyć sporo sprzedałem tych frezów. Kurde. Maszynka taka do plandek, do cięcia. Z oszczałką od razu, z regulacją. No chyba, że można naostrzyć. Tu mam drugą. Wiesz, kurde. No jest, widzisz, jest co można poszaleć coś. No. Niektóre rzeczy, powiem ci, że już tak miałem na złom wyrzucić i dzwoni gościu. Miałem takie siłowniki, jeszcze łucznika z Radomia. I facet mówił, chyba jedyny w Polsce, który został, który regeneruje te włóczniki dla jakiejś tam firmy, jednej czy dwóch firm, nie? I kupił i to jeszcze za dobre pieniądze sprzedałem. No i wiesz, no czasami ktoś coś potrzebuje, no, tylko... A ja tam z tego magazynku, to ja, wiesz, przywożę różne przedziwne rzeczy, kurde, i ten... No w niedzielę miałem ładnych klientów, bo oni już tu trzeci raz są u mnie. Zobacz, o takie nowisieńkie młotki, kurde, wiesz? A śruby stare też masz? Mam trochę, gwoździ mam ten. Patrz, zobacz. Nówki. No jeszcze jedną skrzynkę, kurde. To oni prawie całą taką skrzynkę wzięli motkę. Widzę, że masz tą skrzyneczkę chyba, to co się przewróciła. To nie jest właśnie z tymi? Nie, to są moje rzeczy, mi się ten... Jakieś? Co ja tutaj skręcałem regały, to mi się wyciepało, kurde. Takich szukam, już kiedyś były takie, że łebki były takie półokrągłe jakby jeszcze, wiesz? To są zamkowe. No. Zaraz. Ale no nie właśnie zamkowe, wiesz, nie? Że są na klucz, ale ona jest niewykończona na płasko, tylko przed wojną były takie jakby, wiesz, bo teraz rozkręcałem tego sukoła i wiesz, jak tu jest, o, czekaj, jak jest taka śruba, no, to tu jest właśnie ta jakby zamkowa, że taki ten, ale normalnie na klucz. O. Tylko jest, wiesz, no. To nie spotkałem się, bo mam zamkowe, przedwojenne niemieckie śruby, na kwadratową śrubę, ten, nakrętkę od spodu, nie? Na ten. No, tutaj widzisz różne różniste rzeczy. A, o widzisz, patrz, pytałeś się o ten. Tu są ciekawe rzeczy, bo tak żeśmy zaczęli i nie... Muszę to podnieść. A tu mi kot chodzi, wiesz, i może dlatego gdzieś mi to zwaliło. O, a to nie są właśnie takie na narzędzia? No, to są pewne klucze, one są wszystkie. Wiesz, takie zestawy. Patrz. O. Do ciebie. Ekstra. A tamten jest też właśnie? To też jest wszystko? Pusty, ale patrz, to są wszystko pełne. To są bardzo duże zestawy. Ja to teraz przekładałem, bo tu mam bardzo dużo części, mam docelne. Aha.
Tych, wiesz, ta Celma, co była kiedyś za... Co myśmy z Dederowa kupili Celmę, a to był Bosch, nie? Aha, no. Co te wiertarki mamy takie, kurde, ten fajne, nie? Strugi jakieś tam jeszcze, kurde. To jest godzina. Dobra, ja mam 10 minut jeszcze. Spróbuję się tutaj dostać do tego, żeby... Ale klucze. Takie zestawy kluczy. Płać normalnie na tym, a ja ci będę podawał. Bo tu takie, wiesz, starsze klucze. Bardzo dużo mam nowych kluczy rosyjskich, nie? Trochę teraz nas sprzedawałem. Ludzie to zaczynają brać z powrotem jak złoto, kurde, nie? Dobrze, takie zestawy. Jeden zamówił mnie zestaw, ale coś później się nie odezwał. To mógłby być taki do motoru zestaw jakiś, wiesz? Bo to jest mały, z takimi śrubokrętami bakelitowymi na ten. No, no może ktoś coś wypatrzy, no. Tutaj dobrze. Fajny w prezencie, no. Ten to nówka chyba zestaw. To są w większości wszystko nowe. Bo ktoś coś wyrzucił gdzieś, wiesz. Tu mam, nie chce mi się szukać gdzieś ten. Mam takie zestawy w walizkach. Wisowskie. Pamiętasz, że kiedyś monterzy chodzili, na filmach pokazują. Tą torbą, nie? Taką, nie? No, są torbą taką, coś podobne jak to, nie? Tak, ale nie wiem, czy ja tu je mam. Gdzieś tu są, nie? No zobacz. Jakbyś ten, jakby ktoś dystrybutor stary paliwa. To jest jeszcze, ciekawe, nie? Bo nie wiem, do czego to służy, wiesz? Takie tutaj są urządzenia, jakieś dziwne. To jest cały komplet w tym, nie? Ale do czego to służy? To by trzeba było na spokojnie porobić i może ktoś by coś podpowiedział, kurde, wiesz? No. Tego. Tu mam takie też duży zestaw chyba. Też takie rosyjskie klucze, nie? No ten. Tutaj o, też taki dosyć duży zestaw jest takich kluczy nowych, nie? Wszystko. No, faktycznie. Nie wiem, gdzie ja te walizki mam. O, a ten? Tu też takie małe to są właśnie... To mi się wydaje, te małe takie do motorów gdzieś, kurde, mogły być. To raczej do motoru, no, to nie, nie? To nie. To no ale patrz, nowy, bo jeszcze ma... Tak, jeszcze ma papierek, no. Ma metkę w środku, kurde, nie? Ale trzeba. A jak to w ogóle cenisz? Różnie, powiem ci, tak od 150 zaczynają się w górę. No te zestawy mam takie duże, po 270 zł, po 280, nie? Nie chcemy się szukać, bo byśmy zrobili, bo mam właśnie dwie skrzynki. Dobra, słuchaj Krzysiu, na następny raz sobie zostawmy. Tu ci jeszcze tylko pokażę, no. Tam zrobić fotki. Gdzie czekaj, tutaj gdzieś? Zapalę. Zapalę. Spokojnie. Zobacz. Przedwojenny manekin. I zobacz w jakim stanie. Zegary. No. Niezłe. Ale to ktoś go na złom też drewniany przyniósł? Nie, to wiesz co, to nie, to mam od kogoś, wiesz? O. Zobacz ile radii różnego rodzaju. Obrazy. O matko. Teraz sprzedałem parę obrazów, kurde. Różne radyjka. A to na radyjka, to musiałbym kiedyś poprzeglądać, bo pamiętam kiedyś zrobiłem taki odcinek, wiesz, z radiami z tym, to bardzo dużo ludzi pisało, że zbiera. I sprzedają się te radia, kurde, wiesz? Takie z monitorami, tutaj mam z telewizorkami, takie miałem. Jeden mi został, jedno takie radio mi zostało z telewizorem. Trzy kratki. No, tak jak wiesz, gdzieś tam męczy mnie ktoś, kurde, na ten, nie? Za ty masz tu wszystko rzeczy, po prostu. Takie, wiesz, tokarskie, takie różne, o, tam płytki czy coś, nie? No. Jest to jakaś deska przedwojenna. Różnego rodzaju też pasy, takie bezpieczeństwo. Ty, a ten stół tam po drugiej stronie chyba, tak? Ten był... No, a stół co chcesz zobaczyć? No chcę zobaczyć, jak on wygląda, czy to się do mnie nada. A tutaj pewnie jak będą jakieś zapytania, to ja jeszcze podjadę. Jak coś będziecie chcieli zobaczyć, no, takiego... Zobacz, no, bo się ściemniło.
Kuzynia Sipkiego jeszcze pokażę, zobacz. Zobacz, do listów, aha, patrz, listy, przedwojenny. No. Piękny, kurde, ten, nie? I tu jeszcze coś ci chciałem pokazać. Jak to znajdę na wierzchu, bo mam piękny ten. O, patrz, zobacz. Jeszcze jedno znalazłem. Widzisz? O, i ten. Ty, tutaj... i ten będzie pasował w tą stronę. Pasował, tak. Ten będzie pasował, no. I powinien, tak. Przynajmniej nie wiem jak grubość jeszcze tych. Ale to można dospawać najwyżej. Patrz, ale on ma długi ten. No, tam mam 7 chyba centymetrów gruby, ale... Trzeba wyprostować trochę. Ale może to da się, tak. No, może będzie. Jeszcze smażę oryginalnie. Może będzie to. Trzymaj to. No tu ci chciałem pokazać, kurde, bo tu jeszcze jest. Ja zrobiłem tak, wiesz, ociepliłem sobie od razu te drzwi. Szkoda, że nie ma drugiej połówki, patrz. Dzwonek do drzwi. Ten. A, dzwonek. Ty, a ja miałem właśnie takie coś kiedyś, wiesz? Patrz. Ja gdzieś to wykopałem też na złomie, też mam takie. Połówki nie mam, kurde. Zobacz, sygnowany, piękny. No. Bite. Bite. Drechon. Drechon to chyba... Nie, no ty masz tutaj po prostu tyle... Proszę tego... dzwonić. Grzecznie pukać. No, grzecznie pukać. Matka, ile tu skarbu, wszystkiego. Ty o tym wiesz, tutaj z półtorej godziny to by trzeba było poświęcić na spokojnie. No. Tak, żebyś chciał... O, widzisz, no to my już jesteśmy godziny. Zobacz, jakie piękne... No szkoda, trochę pouszkadzane, bo już miałem klienta na to. Aniołki takie. To są porcelanowe. No ten. A widzisz, chciałem ci pokazać do jawki dużo rzeczy przywiozę teraz. Tak? Do jawki, do Simpsona. Mam zdjęcia, kurde, ten, bo już mi wyszło. No to jak przywieziesz, to ten, to zrobimy osobny odcinek. No, Jawa, można. Czy tam Simpson, czy coś, to... Chodź zobaczyć ten. Czekajcie, to wyrzucę to. Ze szkoły z kamiennej. Ja kupiłem ich, kurde, chyba z 11 sztuk. Wkładasz drewno i blachu kryjesz, kurde. No. To są oryginalne szkolne stoły. Z jakiej to szkoły było? Co? Z jakiej to szkoły? Z kamiennej tam chyba, nie wiem czy to nie ze samochodówki. A, to z jakiejś tych, no. Tu jest, gdzie? Tutaj? Tu. Aha. Zobacz, jaki kredens piękny. No. Ile tych, ile tu jeszcze jest skarbów? O matko, i koszy. Takie kosze ludzie szukają, no. Ja wiem o tym, kurde, wiesz, no. Sprzedaje się tam, ale tak, żeby tam szafa był czy coś, to tak nie jest w tej chwili. Szafki takie patrzą. Ten też fajny jest taki, bo on jest metalowy, tu można też przypierdzielić. Powiem... Tu szuflady były chyba, słuchaj, nie? Tak. On też jest, ma płytę drewnianą. Tak? No, on tu jest obity blachą. Z tym, że ten i ten drugi to już praktycznie sprzedany. Aha. Bo to kolega mój bierze, on już zaliczkę dał. A, poszło. No. Dobra, to będę musiał nad tamtym tu pomyśleć. Tu przyjechał gościu z Szczybnicy, 3 takie stoły wziął. Tak? No. Bo otwierał jakiś tam warsztat taki, kurde, ten. Ale on tu nabrał dużo rzeczy ode mnie. Jakieś szlifierki, jakieś imadła. Aha. No widzisz, o imadła by pokazałby, kurde, no, też te miniaturowe, co mam, nie? No. No to jakby... tu masz tyle tych rzeczy, że to cały odcinek można by zrobić o imadłach. Muszę z tym pomyśleć, bo ja chcę zrobić tak sobie, żeby były, wiesz, dodać kółka i żeby nim tak, wiesz, manewrować i sobie jeździć po... imadło właśnie przyczepić, nie? Żeby coś pierdzielnąć, tylko właśnie... Tam mam taki stół fajny też, masywny. Tylko właśnie by mi się przydał taki, żeby był taki jak w tamtej wielkości, żebyś miał. Popatrz się. Tutaj ci pokażę, więc to zobaczysz. On jest trochę przykryty, widzisz, patrz. Z imadłem. Też taki z blachą jest. Aha, jest coś tam, no. O, ale on nie jest jakiś tam kloc taki, nie? No właśnie, to taki mi taki nieduży chodzi. O. Jest imadło do tego, proszę ciebie, ten i... Tam mam szafki fajne, ty. Słuchaj, to może go, nie sprzedawaj go, jak go odkopiemy, to no to na razie to mogę, ten, nie? Mogę na razie... Zarezerwuj. O, patrz, o, widać teraz, patrz, widzisz, o, zobacz, tu masz, zaczyna on się, widzisz? Mhm. No to, o. I on tam jest do tej szafki. No i to może i to jest super, taki masywny. No. O
badamy. No ale masz tam co chwilę jeszcze coś przychodzi, nie? Nie, nie, ja już przestałem gabarytowe rzeczy przywozić. Aha. Nie, nie mam, widzisz, ja muszę się zrobić. Ale to jakbyś miał, wiesz, to dzwoń wtedy, że na przykład jesz coś takiego. Jakby był też taki stół, jak ten mi się nie... Powiem ci tak, jak przychodzą, to takie wyprute jak to. Aha. Deski powyciągane, wszystko, bo... A, część bo się boją, że będziesz odciągał za zanieczyszczenie. Nie, albo nie przyjmą, bo jest drewno, albo odciągną właśnie zanieczyszczenie. Odszykował trochę i on gdzieś był już zarejestrowany, wiesz, wszystko tego. Jeździł tym, nie? No. Mówi, za 28, mówi. Tak go gościu męczył, mówi. Ona, a córcia mówi, tatuś, mówi, weź to sprzedaj, ile ty tym będziesz jeździł? Mówi. Warszawa stoi, mówi, że tam od czasu do czasu wyjedziesz, pokaże się tego. No tak, bo to wiesz, też za dużo jest, to później... Później no to tak hełm, to się dzieje, człowiek zbiera... Ten hełm to ci nie pasuje do tego, kurwa. Co? Ten hełm to ci nie pasuje do tego. A więc mógłbym ci, ale to przy okazji ci pokażę siedzenie, bo mam siatkę, mam, dwie mam nawet, kurde, ale nie wiem od jakich motorów, ale też takie duże. Te. No to musimy... Patrzeć. Zajechałem. Jutro pogadamy w stodole, czyli za chwilę. Ale zimno. Słuchajcie, mam tutaj... Mam te gadżety od Krzyśka. To było wczoraj, działo się wczoraj. Coś się ze światłami stało, więc muszę ze światłami zobaczyć co w instalacji. Ale czekaj, coś mi się tu brama. Zobaczyć co w instalacji, no i zobaczymy. Czy tutaj ta zasuwka coś da radę? Zasuwka, przesuwka. Zobacz, Grzesiu, co tutaj mamy. Zobacz, jakie te artefakty. Zamknę tylko. Matko, ale zimno dzisiaj, nie? Pieruńsko zimno. Jeszcze wczoraj było fajnie. Zobacz, Krzysiek tutaj ma, już dał mi coś takiego, tu jest, a tylko że to jest nowe, szkoda. Ale tam miał drugą taką zasuwę, która była lepsza, żeby było w lewo, a to za małe jest, nie, bo to jest do drzwi. Tak teraz myślę, że zaraz przymierzymy, ale tak jak tutaj mamy to, to jest wielka, nie? To jest taki duży. Czekaj, zaświecę światło. No mały jest. No do tych małych drzwi to okej, okay, ale... Bo chodzi o to, wiesz, o grubość drzwi, że jak wyjdzie. No zobacz, przymierz tutaj jak to wygląda. No, że... Chodź tu. O to mi chodziło. Takie coś, identyczne. Widzisz, to jest stare, ja to kupiłem na Świebockim. Tam to jest blaszane, to już widać. Widać różnicę. No widzisz, że to jest takie... Ja nie wiem, czy oni... Czy nie? Tak, ja nie wiem, czy... Ale to ja na Świebockim kupiłem. Kurde, to jest z kluczem jeszcze. No... To też widzisz, jest gdzieś klucz. Ale klucze super. Klucz do świec, z taką funkcją może rozszyfrujecie, co tutaj... Co to jest? O. Super. To jest ekstra. Widzisz? Do toalety to taki pasuje. O. I tu jest taki identyczny nawet. Widziałeś, Grzesiu? Puszkowy. To są takie jak stare, w starych komórkach po niemieckich takie były. Ja lubię taki klimat. Komórek schowków i tych. No. Znaczy okazało się, że szyba jedna jest do tego, do wymiany. Ja dzisiaj jadę ją wymienić.
bo źle docieli i są trzy wprawione szyby, czwarta niestety nie. Matko, ja teraz muszę jechać do Brzykowic aż. I to wymieniać. Znaczy to ich wina, bo źle wymierzyli. Patrzyliśmy, Maciek dobrze wymiar zrobił. O, jakąś taką drewnianą, to ona takie klucze można by zrobić. Ekstra. No, pokażę wam też naprawę kolegi, który zbiornik robił. Zbiornik do M-ki. Dobrze, żeśmy sami nie robili tego zbiornika. Chodź, siadaj, pokażę ci, co się stało. Co się z tym zbiornikiem wydarzyło. Zaraz, gdzie to są te zdjęcia? Bo wysłałem, ja już tutaj mam tą starą taką zardzewiałą M-kę, która tam stoi na zewnątrz. Czekajcie, gdzie to są? Ale ja myślałem, że masz już przygotowane. No mam. Mam przygotowane. Czekaj. Tak było. Tu był zbiornik, zobacz. Tu była dziurka, nie? Tu była dziurka, zaspawał tą dziurkę ładnie, tak żeby została farba. Wszystko okej. Tutaj? Aha, tutaj się zaczęło cieknąć chyba, tak? O, takie dziurki były, widzisz? O. No i słuchaj, wziął na obrotówkę i zaczął ciec kwas. Widzisz, zmył trochę tutaj tą rdzę. I zdjął ten boczek, tą gumę, nie? Mhm. Zobacz, co było pod tą gumą. Widzisz? O, pierdolę. Całe to zżarte. I zobacz, zeszlifował. Naspawał. Patrz. Patrz, jaka robota, kurde. Gdzie tu cała farba zostaje? I teraz, wiesz, masz zbiornik, no bo nie dało się jeździć tym, bo... Patrz, co tu podorabiał. Patrz, ile dziur. Widzisz pod tym? Kurde. No byśmy tego sami, byśmy tego nie zrobili, bo byśmy wylali farbę i ta farba by wypierdzieliła się przez te dziury. Pod tym nie było zabezpieczone. A zobacz teraz, jak tu zrobił. Pyk, pyk, tutaj środek. Patrz, jak zaspawane. Zamalowane teraz. I zobacz. Teraz już jest założony. Założona guma stara z powrotem. Już nic nie widać. Tu od góry. Nie, myślę, że teraz byśmy to zrobili. Teraz tak! Teraz byśmy to zrobili. No teraz... To kolega Paweł Stasiak jest ekspertem, specjalistą od zbiorników motocyklowych. Polecam kolegę Pawła, no bo tutaj... Niby prosta rzecz, tak? Trzeba odtłuścić, nie? Mieliśmy tam jakieś nakrętki, śruby, gwoździe wrzucić. Odrdzewiacz kupiłem. Kupiłem nawet taki, o, tank Renovation Set. Dwuskładnikowa epoksydowa farba do zabezpieczenia wnętrz. No i to sobie kupiłem i miałem to zrobić. Tylko przez to, że mamy tyle pracy, tyle różnych tutaj zajęć. W końcu zadzwoniłem do Pawła, mówię, weź się tym zajmij. No i niby prosta rzecz, a tu się okazuje, że... I tak samo ze zbiornikiem ze SHL-ki. Też to samo, bo tam widziałem, że dziurki. A to maskę kupiłem teraz na tym. Widzę właśnie. Zadyszkę chyba. Bo ja nie przywiozłem, to... No ale kupiłem taką z epoki, widzisz, nie? Dziadzio gdzieś posiał. Nie, no dobrze. Na Świebockim, no to wiesz. Coś będziemy, wiesz. Ale ściski były, widzisz, nie wróciłem się. Były ściski te wielkie, metalowe po 10 zł. I nie wziąłeś? No bo nie chciałem się nosić, a na powrocie zapomniałem. No ale będziemy jeszcze się ściskać, może teraz w niedzielę będą. One chodzą, te stare chodzą. Byłem z Piotrkiem, Piotrek nie chciał nosić. Na podyszce goś mówi, że już mu nie chce. Wiesz, miał narzędzi różnych, by tam... Dziękuję, teraz w niedzielę jadę, bo... No, trzeba się obkupić. Kupiłem za to młot duży. No ale dobra, no co jeszcze chciałem wam powiedzieć, że kupujemy stary właśnie motocykl do zrobienia i jak ciężko jest utrzymać tą farbę oryginalną, nie?
No bo łatwo zrobić właśnie, przemalować, wypiaskować wtedy na wszystko. Nic się nie musimy martwić, ale tak, żeby została farba, żeby zostały jakieś tam szparunki stare, no to już jest gorzej z takim zbiornikiem, żeby to trzymało jakby fason. I też takie motocykle dlatego też są droższe, tak? Droższe są, jeżeli jeżdżą, jeżeli coś tam wszystko jest, to więcej kosztuje, no bo to właśnie często jest tak, że mamy cały taki motocykl i teraz tak, nie wiem co tutaj, jak są te dziurki, to nie wiem co wyjdzie na przykład z tego zbiornika, więc się boję, dlatego szukam zbiornika w oryginalnej farbie do SHL-ki, gdybym miał, no to może bym wtedy coś z tym zaczął robić, albo podmienił i tak, a tak to no to troszeczkę strach, że mamy, lepiej jakby już tak wyglądał, niech sobie stoi na półce w tej farbie oryginalnej, niż ma coś, to się zniszczyć. Zobaczcie, tutaj nie wiem, 7 lat temu kupiłem taki zbiornik. Kupiłem taki zbiornik do WL-ki w oryginalnej farbie z Ukrainy. I tu jest wszystko fajnie, ładnie. Jeszcze z korek. Zobaczymy, co tam jest. Czy przyświecimy sobie jakoś? Ja mam tu telefon. Grzesiu, nie wziąłem telefonu. Ale mamy gdzieś tą. Mamy gdzieś lampkę z firmy Yato. Ale mamy lampkę fajną, to sobie przyświecimy tą lampką. No bo to też następnej turze myślałem, żeby to... O, co się stało, widać? Paliwowy, no on nie jest chyba jakiś taki tam strasznie, no ale tak, tutaj jest, nie wiem czy to się da coś zrobić z tym kranikiem i drugi jest olejowy, w tym olejowym chyba coś tam było takiego dziwnego, no ale właśnie do starej WL-ki założyć stary zbiornik taki, no to jest rewelacja w takiej farbie, nie? Czasami się trafiają te nosy, new old stock takie z zapasów magazynowych, no ale to znowu jak robimy co, wszystko z nowych części, no to też już tak nie. O, to jest fajny, stary, stara ta farba i myślałem, że do tej mojej starej WL-ki założyć, no bo tam niestety nie przetrwał zbiornik. O, zobaczmy co tu jest. O, też jakoś nie jest tak. Nie. Tu jest ładnie. Tu jest ładnie, ale jakby wolę, nie znam się na tym, nie chcę. Jakby nie można też wszystkiego robić, nie? Nie można wszystkim się zajmować. Trzeba się zajmować swoimi rzeczami. O, dzisiaj chyba przyjdzie ta. Dzisiaj przyjdzie chyba żarówka. To może film uda się wyświetlić, ten ze zlotu Harley'owskiego z 76 roku. A jeszcze znalazłem film z 88 roku z telewizji, gdzie jest kolega Rysiu, gdzie jest kolega Piotrek Poradziński i no mam nadzieję, że z Piotrkiem rozmawiałem, może zrobię tak, bo trzymam ten film, może zadzwonię do niego, po prostu wysłałem mu teraz ten film i zadzwonię może, żeby powiedział coś tam, jakieś wspominki. Jak nie przyjedzie, to może tak telefonicznie, coś tak jak wczoraj. No i oczywiście robiłem chyba 3 lata, nie? Zanim wyjechałem. No i to w sumie wychodzi od 76, nie? Że jeżdżę. No, nawet matka teraz ostatnio powiedziała, no, bo byli kupcy podobno na to. I mówi, że syn ma, ale oczywiście no, nie ma mowy o sprzedaży, bo on nawet na nim może spać, śpi na nim. Nie sprzeda. Pasja straszna. Ja jak mówię, to włosy dęba stają. No coś fantastycznego. Ale to człowiek, który się nie boi pobrudzić rąk, lubi popracować trochę, lubi podłubać. No coś fantastycznego to jest. A tu wam chcę pokazać ten zbiornik do WL-ki. Ten mój jak wyglądał wobec tej starej. Bo tego już się nie dało zrobić. Chyba, że od środka... O, jakąś blachę. Od środka blachę i coś by było, ten mój barn find. Tutaj ten olejowy jeszcze jako tako, powiedzmy.
Powiedz, że wygląda. Mam jakąś kolekcję fantów do WL-ek. Słuchajcie, przypominam jeszcze, że mam oryginalne koszulki Harley'a. Oryginalne koszulki Harley'a, takie oldschoolowe. Z lat 90. Możecie wejść na stronę motozloty.com i tam sobie zaglądnąć na te koszulki. O, tutaj kolega, który ma ten film, mieliśmy nagrany z Kraską i z Perkozem, to napisał wczoraj do mnie, że ta moja WS-ka to jest prawdopodobnie 59 albo 60 rok. Także może takiej WS-ki będę szukał, jakby ktoś miał to pisać jakieś ładne. Tutaj patrzę na tym zbiorniku, na tym silniku, na te śruby i zobaczcie, to wszystkie one mają takie łebki okrągłe. Tutaj wam też pokażę, jaka jest różnica. O, w tym z tych sokołach starszych powinny być właśnie takie boszowskie lampy, a nowsze roczniki mają lampę Marciniaka. Tylko że taka lampa Marciniaka ostatnio ktoś tam chciał 50 tysięcy strzelił, że może sprzedać za tyle. Więc no taka cena mocno zaporowa, więc mówię, ja zostanę lepiej przy Boszu. Czekajcie, chciałem wam pokazać te śrubki. Może ktoś z was ma takie śruby gdzieś? Gdzie one tutaj są? O! Zobaczcie, jak ten łebek wygląda. Półokrągły. To nie jest śruba zamkowa, tylko zwykła, ale z takim łebkiem właśnie półokrągłym. I takie śrubki by mi się przydały, bo takie śrubki byłyby... O! Tutaj są takie coś. Pewnie do składania to by się bardzo, bardzo przydało, coś takiego tutaj. To wszystko takie właśnie. Tak widzę, że to wyglądało. Ja muszę to w ogóle poschować teraz wszystko już. Wezmę chyba case'a, pozabezpieczam wszystkie części, żeby to mi się gdzieś nie pogubiło, nie poginęło. Jak to teraz porozkręcałem. I będzie przygotowane już do oddania do profesjonalnego gdzieś warsztatu. Cały czas myślę nad tym, bo tam z kilkoma osobami piszę, rozmawiam. No i myślę, co tam z tym wszystkim zrobić, z tym sokołem, komu to oddać, bo no to nie jest prosta sprawa. A tu zobaczcie, jak wygląda, jak powinien wyglądać sygnał dźwiękowy do sokoła 1000. Często są montowane czy w 1000 czy w 600 są takie montowane z Fiata przedwojenne, takie sygnały plastikowe, są ebonitowe w zasadzie, a to powinien być właśnie taki. No i patrzę sobie tutaj na te różne książeczki i przeglądam te zdjęcia, jak to powinno wyglądać. No taki licznik też myślę, może gdzieś mi się uda. Też by było fajnie, żeby założyć taki licznik. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Wózek gdzieś tam mam nagrany. Więc z wózkiem będzie chyba ten. Będzie... No fajnie. Bo już tak myślałem o solówce. No bo solówką wiadomo też się fajnie jeździ, no ale z wózkiem... Z wózkiem myślę, że też taki sokół, szczególnie że one były produkowane tylko z wózkami, sprzedawane, więc zestaw z wózkiem będzie spoko. Słuchajcie, tu mam tą MW750 z napędem na kosz. Jest do sprzedania, po remoncie, albo do zamiany. Możliwe, że nie wiem, jakby ktoś miał jakiegoś ładnego Junaka M10, to bym się zamienił. Tu mam tego Road Kinga. Road King, tak, ktoś się mnie pytał, dlaczego to jest pompowane, jak to jest pompowane zawieszenie. A tutaj, gdzie tutaj jest ten przełącznik? Gdzieś tutaj, a tu. A. Może to będzie widać tak, tutaj sobie damy. Sobie podpompować.
Albo go obniżyć, albo napompować. Fajna sprawa. Fajna sprawa. Polecam. Grzegorz? Gdzie ty tu zaglądasz? I tam poniżej 40 tysięcy. Tutaj ten Heritage tak samo. Poniżej 40. Ten Fatboy tak samo. Wszystko jest do rozmów, jak kogoś będzie interesowało. Są fajne motocykle. I tak myślę, że policjanta chyba też. Policjantem w ogóle musimy zrobić jakąś rundkę, przejażdżkę i filmik z nim. Bo on już jest zarejestrowany. Wszystko tutaj jest gotowe, sprawda. Sygnały działają, więc policjant też będzie do sprzedania. No i tutaj to ten Wirot też jest do sprzedania. Może jakaś lepsza cena na niego będzie, bo to nie jest nasz Wirot, ale właściciel chce się pozbyć, więc może akurat. Także tak to wygląda. O, i jeszcze jest crossbones jeden też. Mamy też crossbonesa. O tym zapomniałem, jeszcze nawet tablicy nie przykręciłem. Też muszę go wyciągnąć, zobaczyć jak się tym jeździ. I on też jest ten. Nie wiem jeszcze w jakiej cenie, ale na pewno przyjaznej użytkownikowi. Dobra, na tą chwilę kończę. Miłego czwartku wam życzę. Jak wypatrzyliście coś tam sobie na złomie u Krzyśka, to pisać śmiało. Ja mam do niego numer, adres. Mogę podać, możecie przyjechać, możecie się obkupić. Negocjować ceny. Zawsze rozmawiać i może będzie, może coś tam wam dojdzie do kolekcji, albo czegoś szukaliście. Takie miejsca są właśnie taką kapsułą czasu, gdzie można różne rzeczy wyłapać. I mówiąc o kapsule, to zapraszam też tutaj wszystkich wrocławian, wszystkich mieszkańców Pracz, Stabłowic. W niedzielę o 15 tutaj w porcie będzie sadzenie drzewków państwa Smektałów. A o 16.30 taka będzie muzyczny podwieczorek, będzie koncert, będą ciacha, będzie jakiś tort, będzie czytany pamiętnik jeńca wojennego, który tutaj przebywał w czasie II wojny światowej, bo tutaj koło mnie jest taki szpital stary, gruźliczy i właśnie tam jakiś był obóz, jakieś różne inne rzeczy. Teraz to jest Centrum Badań i Innowacji Port Łukasiewicz. Tutaj jest ta wieża, w tej wieży będzie też kapsuła czasu, także jak tutaj też będzie nasza ulotka, ja tam tą kapsułę, właśnie pojemnik na tą kapsułę kupiłem na targu na torach, też jest tam na którymś odcinku to. Więc tak fajnie tutaj to stowarzyszenie prężnie działa, udziela się, ja lubię w takich społecznościach różnych, lubię coś tam porobić czasami. Bezpłatnie dla jak to się nazywa? W czynie społecznym. Także jak macie ochotę, to zapraszam w niedzielę od 16.30, właśnie tutaj taka sala, aula, gdzie normalnie nie ma wejścia, bo teraz nawet do tego portu nie można wejść. Kiedyś tam można było, bo tam są fajne kasztany, z dziećmi sobie chodziliśmy. Teraz nie wiem, dlaczego to zamknęli. No ale w niedzielę będzie można sobie wejść, będzie można zobaczyć tą aulę i miło spędzić czas tutaj, właśnie takie działania kulturalne, rozrywkowo, społeczno integrujące będą się odbywały. Ja prawdopodobnie też tam będę. Do zobaczyska. Cześć. Cześć, z tej strony Marcin. Chciałem was zaprosić na taką akcję Sztuka Pamięci. W tą niedzielę, 27 października, Stowarzyszenie Nasze Prace organizuje tutaj podwieczorek muzyczny, będzie koncert, będzie czytany pamiętnik jeńca wojennego, który podczas wojny tutaj mieszkał i napisał takie wspomnienia. Zobaczcie, jaka piękna jest ta sala. Normalnie nie ma możliwości tutaj wejścia, a tutaj w niedzielę będzie można przyjść. Będzie poczęstunek. Wszyscy mieszkańcy Stabłowic, Pracz Odrzańskich, wszyscy mieszkańcy Wrocławia są mile widziani. W niedzielę też będziemy zamykać taką kapsułę czasu, kapsułę pamięci, która będzie tutaj złożona właśnie w wieży tego zegara. Jeszcze z takich imprez i rzeczy, które się dzieją, to w sobotę będzie sadzenie drzewka Smektałów, którzy też tutaj mieszkali. Także wszystkie informacje ja w Facebooku właśnie Nasze Pracze
tutaj stowarzyszenie prężnie działa. Nasza dzielnica tutaj jest naprawdę bardzo zielona. Stare te zabudowania, coś pięknego. Zapraszam wszystkich wrocławian w sobotę i w niedzielę na te wydarzenie, które tutaj będą się działy w tych pięknych okolicznościach przyrody. Do zobaczyska, cześć! O, koszulki z motywem Sokoła 1000 z moim silnikiem, już dostępne na stronie www.motozloty.com w 4 wersjach kolorystycznych, że serdecznie zapraszam do zakupów i wsparcia odbudowy kultowego polskiego motocykla Sokół 1000. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!